Cześć, pozdrowienia z nadwody. Dzisiaj właśnie mam przyjemność testować nowe okulary Rage'a i myślę, że warto je polecić nie tylko pstrągarzom, bo każdy spinningista na pewno doceni prędzej czy później potrzebę posiadania takich okularów. Te są dość wyjątkowe, bo mają bardzo fajną polaryzację filtru V400. Dodatkowo są pływające, czyli jakby nawet wypadły gdzieś tam z ręki za łódkę, to można je złapać i wyciągnąć, uratować. Dostarczane są w takim fajnym etui, twardym, także zabezpiecza przed przypadkowym gdzieś zgniecieniem w torbie. I ściereczką, która służy do przecierania okularów. O okularach mówiłem wielokrotnie już, bo ich zaleta to nie tylko możliwość obserwowania wszystkiego, co jest pod wodą, ponieważ niwelują dość mocno poblaski te, które są na powierzchni wody. Obserwujemy przynętę, obserwujemy zawady w rzece, czy też reakcje ryby na naszą przynętę. Ale również, co warto podkreślić, bardzo dobrze chronią przed urazami oka. Tak jak tutaj idziemy bez przerwy właściwie w takiej małej dżungli, pełno gałęzi dookoła, łatwo się zagapić. Gałąź uderza w oko i mamy połowienie w zasadzie. A przynajmniej jest to mocno utrudnione. A okulary znakomicie przed tym chronią. Czasami zdarza się też, że przynęta wyskoczy z zaczepu, no i może naprawdę poważnie uszkodzić oko. A okulary mamy tutaj, prawda, zabezpieczenie i warto o tym pamiętać. Także jeśli szykujecie się do zakupu okularów polaryzacyjnych, to myślę, że te są całkiem niezłe.